Reformacja. Reformacja jest to nazwa na ruch społeczno-religijny, który objął Europę w XVI wieku. Miał szerokie skutki, ale o tym wszystkim sobie dzisiaj powiemy. Dlaczego doszło do reformacji? Jakie są przyczyny? Tutaj przede wszystkim trzeba by szukać przyczyn w zachowaniu księży, kleru katolickiego i papieża, czyli mówiąc ogólnie Kościoła katolickiego. Pierwszą rzeczą, która przyczyniła się do reformacji, były symonia. Symonia jest to zjawisko kupowania stanowisk kościelnych, czyli jak ktoś chciał na przykład zostać biskupem, to mógł zapłacić i tę godność otrzymywał. Druga rzecz, nepotyzm, drugie pojęcie. Nepotyzm jest to nic innego jak popieranie do różnych urzędów osób z kręgu naszej rodziny, czyli popieranie krewnych do tego, aby obejmowali ważne stanowiska. I tutaj w kościele ten nepotyzm również obowiązywał. No i trzecia rzecz, która została nazwana odpustami, sprzedażą odpustów. Przez całe średniowiecze sprzedawano odpusty, no przez całe może nie, ale przez większe średniowiecza sprzedawano odpusty, czyli zwykle fałszywe relikwie świętych, czyli na przykład czyjś palec na przykład jakiegoś świętego Anzelma, albo gwóźdź z krzyża, na którym ukrzyżowano Jezusa. Tego typu falsyfikaty sprzedawano oczywiście jako autentyki w zamian za odpuszczenie grzechów, czyli jeśli ktoś chciał móc wejść do raju, zostać zbawiony, to wierzył, że kupno takiego odpustu może mu w tym pomóc, czyli w ten sposób może pozbyć się grzechów. Wszystkie te rzeczy nie podobały się pewnemu niemieckiemu zakonnikowi, który nazywał się Marcin Luther. Ten Marcin Luther w 1517 roku zapoczątkował reformację, czyli ten ruch, o którym dzisiaj mówimy, ogłaszając w niemieckim mieście Wittenberga 95 tez, dając początek reformacji. A czego się domagał Marcin Luther? Domagał się przede wszystkim, żeby zakazać sprzedaży odpustów, o których przed chwilą mówiliśmy. Chciał też znieść celibat, prawdopodobnie dlatego, że miał na oku pewną ładną mniszkę. Celibat, czyli chciał, aby księża mogli się żenić. Celibat tego zakazywał, więc Luther chciał to znieść. Chciał też przetłumaczyć Biblię na języki narodowe, dlatego że do tej pory Biblia była dostępna tylko w języku łacińskim, a Luther chciał, aby można było sobie poczytać Biblię po niemiecku, po francusku i w innych językach europejskich. Dlatego też sam zaczął tłumaczenie Biblii. Tutaj widzimy egzemplarz Biblii Lutra. Na język niemiecki oczywiście ją przetłumaczył. Chciał też Luther, aby wiara była oparta tylko na tym, co zostało zapisane w Biblii. A więc jeśli w Biblii nie ma nic na temat chociażby kultu świętych, to ten kult odrzucamy. I tak dalej, i tak dalej. No między innymi dlatego też chciał znieść celibat, bo w Biblii nie doczytał się na temat celibatu niczego. Chciał też, aby komunia była udzielana wiernym pod dwoma postaciami, czyli chleba i wina. Czyli oprócz opłatka jeszcze możemy sobie posmakować wina. Chciał też zlikwidować klasztory. Generalnie rzecz biorąc potępiał bogactwo kościoła katolickiego. To była również jedna z przyczyn jego wystąpienia. Uważał, że Kościół nie powinien być tak bogaty, jak wówczas był. Uważał, że powinien zająć się innymi rzeczami. No właśnie, czyli to są te najważniejsze tezy Lutra. Oczywiście te tezy wywołały, odbiło się szerokim echem w Europie. Na te tezy musiał zareagować papież i, no i w ogóle katolicy ówcześni. Jak oni zareagowali? Tutaj mamy dwie ryciny i dla was zadanie, która rycina jest autorstwa zwolenników Lutra, a która jest autorstwa przeciwników Lutra. Popatrzcie, pomyślcie, na pewno znajdziecie odpowiedź prawidłową, a my patrzymy, co się działo dalej. W wystąpieniu Lutra widzieli też szansę na zmianę swojej sytuacji chłopi niemieccy, chłopi z Rzeszy Niemieckiej. Otóż oni myśleli, że skoro Luther zaczął pewną awanturę, którą my dzisiaj nazywamy reformacją, zadarł z kościołem katolickim i z częścią szlachty niemieckiej, no to jest szansa, aby
wywalczyć coś dla siebie. I chłopi pomyśleli, że warto by było obalić te resztki feudalizmu, które ciągle jeszcze w Rzeszy Niemieckiej pokutowały. Chłopi chcieli wolności dla siebie, chcieli ziemi dla siebie, po prostu chcieli uzyskać więcej praw. I te ich dążenia zaowocowały wojną chłopską. Tak nazywamy to, co zaczęło się w 1524 roku, czyli to był konflikt pomiędzy najbiedniejszymi mieszkańcami społeczeństwa Rzeszy Niemieckiej, a właśnie szlachtą i duchowieństwem. Na czele tych chłopów stanął Tomasz Müntzer. Niestety dla chłopów nie udało im się niczego wywalczyć. A co dalej z Lutrem i z jego sprawami teologicznymi, czyli religijnymi? Otóż Luther został początkowo wezwany do tego, żeby wszystko, co powiedział, odwołał. Oczywiście on tego nie zrobił. Znalazło się też wielu zwolenników jego tez i jego pomysłu na to, jak powinien wyglądać Kościół. Zamiast reformy Kościoła katolickiego doszło do rozłamu w łonie tego Kościoła, czyli część wyznawców wcześniejszych katolicyzmu przystąpiło do Lutra i pojawiło się nowe wyznanie, nazywane od jego imienia luterańskim, czyli od imienia Marcina Lutra. A nazwa protestanci skąd się wzięła? No tak jak widzimy tutaj na tym slajdzie, w 1529 roku zaprotestowano przeciwko potępieniu poglądów Lutra, czyli zwolennicy Lutra zostali nazwani protestantami. No i tak dzisiaj nazywamy te wyznania, które powstały w wyniku reformacji, właśnie nazywamy je protestanckimi. Użyłem liczby mnogiej, dlatego że nie tylko luteranizm powstał wówczas, powstały jeszcze inne, między innymi powstał kalwinizm. W 1536 roku Jan Kalwin, Francuz, nieco zmodyfikował poglądy Lutra. Ogólnie się zgadzał z pewnymi tezami jego, ale chciał też nieco inaczej podejść do sprawy i w związku z tym stworzył nieco zmodyfikowane wyznanie, nazywane kalwińskim. We Francji nazywani są zwolennicy tego wyznania hugenotami, warto zapamiętać. I Kalwin między innymi dołożył od siebie teorię o predestynacji, czyli przeznaczeniu. Na czym ta teoria polega w skrócie? Upraszczając, jeśli się rodzimy, niezależnie od tego, jakie popełniamy uczynki w czasie naszego życia, albo jesteśmy od samego początku przeznaczeni do zbawienia, albo do potępienia wiecznego, czyli albo osiągamy zbawienie, albo idziemy do piekła. No i tutaj, jak będziemy żyć, nie ma na to większego wpływu. Tak uważał Jan Calvin. W Anglii był też kolejny człowiek, który rozpoczął konflikt z Kościołem katolickim. Był to Henryk VIII, człowiek, który lubił zmieniać żony. W 1534 roku, w wyniku konfliktu z papieżem, który nie chciał się zgodzić na unieważnienie jego wcześniejszego małżeństwa, Henryk VIII stwierdził: A po co mi papież w takim razie? Ja będę sam głową kościoła w Anglii i ogłosił zerwanie z kościołem katolickim. I od tej pory każdy kolejny król, aż do dzisiaj, jest głową kościoła angielskiego, a więc kościół, który jest na terenie Anglii, jest podporządkowany władzy świeckiej, czyli państwowej. I stąd mamy anglikanizm. A różnice teologiczne, czyli różnice, jeśli chodzi o wyznanie, postrzeganie Boga i tak dalej, to dopiero później się tym zajęto. Jak widać, Henryk VIII miał słabostkę do żon, lubił zmieniać żony, miał ich w sumie sześć, niektóre uśmiercił. Inną jego fanaberią było stanowisko, jakie ustanowił, stanowisko szambelana królewskiego. Obowiązkiem tego szambelana, według niektórych źródeł historycznych, miało być podcieranie tyłka monarchy. Konieczność prowadzenia tego urzędu była spowodowana otyłością króla. Sam podobno tego nie był w stanie już dokonać. W XVI wieku, czyli kiedy mamy reformację, odradza się jeszcze jedno wyznanie, czy też herezja. Jest to arianizm. Arianizm pojawił się już w starożytności. Później był rozwijany przez już w średniowieczu przez kapłana o imieniu Ariusz. Arianizm, nazywany inaczej unitaryzmem albo antytrynitaryzmem, neguje istnienie dogmatu o Trójcy Świętej. Antytrynitaryzm, jak widzimy, słowo powstało z połączenia dwóch słów, anty i trinitas, czyli przeciw Trójcy, a więc w skrócie możemy upraszczając stwierdzić, że antytrynitaryzm
że antytrynitaryzm, tudzież arianizm, nie uznaje dogmatu o Trójcy Świętej, czyli nie wierzą wyznawcy arianizmu w to, że Bóg jest w trzech osobach. Skutkiem tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy sobie, były wojny religijne, dlatego że wyznawcy poszczególnych wyznań zaczęli się spierać, które jest lepsze, które jest prawdziwe i tak dalej. Te wojny objęły przede wszystkim obszar Rzeszy Niemieckiej, Francji i jeśli chodzi o Rzeszę Niemiecką, to zakończyły się w roku 1555, łatwa data do zapamiętania, pokojem w Augsburgu zakończyły się te wojny i ten pokój wprowadził jedną klarowną zasadę. Czyj kraj, tego religia. Czyli jeśli władcą w jakimś księstwie, hrabstwie, królestwie jest katolik, to religią obowiązującą jest katolicyzm. Jeśli zaś księciem, królem, hrabią w jakimś państwie jest protestant, to religią obowiązującą jest oczywiście wyznanie, czy tam wyznaniem obowiązującym jest protestantyzm. To doprowadziło do tego, że kościoły przechodziły, budynki kościelne przechodziły z rąk do rąk i jak czasami oglądacie metryczki różnych kościołów, to możecie zobaczyć, że w jakimś tam czasie kościół katolicki mógł na przykład być zborem protestanckim. Jak wyglądały skutki reformacji w Europie, jeśli chodzi o obszar? No to zobaczmy. Mamy kolor niebieski. To jest wyznanie luterańskie. Luteranizm objął przede wszystkim część Rzeszy Niemieckiej, skandynawskie kraje, dawny zakon krzyżacki, czyli Prusy książęce, Inflanty. Przyjął się też częściowo w północnej Rzeczpospolitej. Z kolei kalwinizm przyjął się we Francji, przyjął się w Szwajcarii, przyjął się na terenie Niderlandów częściowo, na terenie częściowo Rzeszy Niemieckiej. Jeśli chodzi o nasz kraj, to przyjął się przejściowo oczywiście, czyli przez jakiś czas na terenie Małopolski i Litwy. Anglikanizm oczywiście w większości na terenie Anglii. Kolor taki powiedzmy, że szarawy to oczywiście ci, którzy nie przyłączyli się do reformacji, czyli wyznawcy katolicyzmu, a w Europie jeszcze oprócz tego mieliśmy religie, które istniały wcześniej, czy też wyznania, mam na myśli tutaj prawosławie i islam. Jakie były skutki reformacji? Podsumowując to, co powiedzieliśmy. Po pierwsze, powstały nowe wyznania, zwane protestanckimi. Po drugie, dzięki postulatowi Lutra o konieczności przetłumaczenia Biblii na języki narodowe, zaczęły się te języki narodowe po prostu rozwijać. Rozwijała się polszczyzna, rozwijał się język francuski, niemiecki itd., zastępując i powoli wypierając język łaciński z nauki, z literatury itd. Oczywiście skutkiem kolejnym były wojny religijne. Jednym z elementów tych wojen religijnych była noc świętego Bartłomieja, nazywana rzezią hugenotów. Ta noc, to wydarzenie miało miejsce pomiędzy 23 a 24 dniem sierpnia 1572 roku. Wtedy to doszło do masakry hugenotów w Paryżu. Dlaczego? Dlatego, że pojawiła się szansa na to, żeby zawrzeć pokój pomiędzy walczącymi stronami, czyli hugenotami i katolikami. Tą szansą miało być małżeństwo pomiędzy katoliczką Małgorzatą Valois a hugenotem Henrykiem Bourbonem. Na ślub tej pary do Paryża zjechali zwolennicy i katolicyzmu, i kalwinizmu. Niestety w nocy katolicy uznali, że fakt, iż w Paryżu są obecni najważniejsi dostojnicy hugenoccy, można by wykorzystać w ten sposób, że można po prostu by ich zabić. I w wyniku tej idei zorganizowano masakrę hugenotów. Wojny religijne we Francji zakończyły się dopiero pod koniec XVI wieku, kiedy to królem Francji został Henryk IV Bourbon. Był on wcześniej hugenotem, ale stwierdził, że warto zmienić wyznanie na katolickie po to, aby móc objąć tron Francji. Miał przy tym wypowiedzieć takie słynne zdanie, że Paryż wart jest mszy, bo wystarczyło wziąć udział w mszy celem nawrócenia na katolicyzm i już mógł zostać królem Francji. Jako król Francji i jako były hugenot dążył do zawarcia pokoju
żeby zakończyć wojny religijne i udało mu się tego dokonać w 1598 roku, kiedy wydał edykt nantejski, który wprowadził względną tolerancję religijną we Francji. Skutkami reformacji było to, że powstały nowe wyznania, czyli z chrześcijaństwa wyodrębniły się wyznania protestanckie, luteranizm, kalwinizm i anglikanizm. Gdybyśmy chcieli porównać sobie te wyznania protestanckie z katolickim, no to musielibyśmy zwrócić uwagę na to, że we wszystkich tych wyznaniach źródłem wiary była Biblia, tylko że w kościele katolickim jeszcze była tradycja kościoła, czyli to, co wypracowywano wcześniej na soborach. Jeśli chodzi o sakramenty, to tutaj wyznania protestanckie ograniczyły je do dwóch, czyli tylko do chrztu i Eucharystii. Jeśli chodzi o władzę zwierzchnią, to w katolicyzmie oczywiście tym najwyższym zwierzchnikiem jest papież, natomiast wyznania protestanckie odeszły od tego. W anglikanizmie zwierzchnikiem był król, natomiast w wyznaniach luterańskim i kalwińskim synody, czyli takie zjazdy, powiedzmy, duchowieństwa z kręgu tego wyznania. Jeśli chodzi o podejście do celibatu, to wszystkie protestanckie wyznania odrzuciły celibat. Skasowano zakony również w protestanckich wyznaniach i wprowadzono języki narodowe do protestanckich wyznań zamiast łaciny. Zlikwidowano kult świętych w wyznaniu luterańskim i kalwińskim. W anglikanizmie pozostawiono ten kult świętych i kult maryjny. A jeśli chodzi o zbawienie, no to tak jak tutaj widzimy, było podejście dosyć zróżnicowane.